Żadne Jurassic Worldy, liczy się tylko Dino Rise! WTF, WTF, WTF! Cześć, witam was! O kurczę, jeszcze nie wiem jak tu mam się witać. Bo widzicie, dzisiaj na moim bazowym kanale mówiłem o tym, jak zmieniam tam powitanie z różnych względów, ale faktycznie moje fany tutaj też poniekąd nie pasuje, więc chinofan też nie pasuje. Kurczę, muszę to przemyśleć jeszcze, jak tu się będę witał. Ajajaj, mamy chwilę brak powitanka, moi drodzy, na tym kanale. Jednakże w kioskach na pewno mamy Playmobil, wydanie specjalne Dino Rise. Tak jak mówię, nie samym Jurassic World człowiek żyje, dinozaurów chyba nigdy za wiele. Mam rację, czy nie mam racji? Moi drodzy, 20 zł bez grosza to kosztuje. Może nie jest oczywiście najtanio, ale Dinuś, dron i jeszcze tutaj dodatek się jakiś znajduje. Co znajdziemy w środku? No przede wszystkim większy format niż zwykłe magazyny z Playmobil. O tym, że Playmobil to klocki, toczą się różne dyskusje oczywiście, ale no jak nazwać zabawkę, którą kurczę musimy sobie samodzielnie złożyć i wam tutaj chcę teraz znaleźć instrukcję do niej, by nie było. Że coś zmyślam, to tutaj się przyjrzyjcie, widzicie? Mamy instrukcję złożenia, bo wbrew pozorom to nie było takie intuicyjne. Przepełniona komiksami jest ta gazetka, przepełniona również i jakimiś plakatami, ale jakieś zgadywanki, gry się znajdują, zapowiedzi oczywiście innych magazynów, no jest to tym przepełnione. Nie brakuje również konkursu, więc jeżeli ktoś z was oszczy sobie, no na darmowe jakieś klocuchy, tutaj ząbki, no to spójrzcie, takie oto fajne, oczywiście ze świata Dino możecie wygrać. No i co tutaj, moi drodzy, dużo gadać, oczywiście zapowiedzi innych zestawów, ale no coś się tutaj będzie działo, bo jednocześnie wydania specjalne zawsze są jednorazowe, ale spójrzcie, wkrótce kolejne wydanie magazynów trzymające na pięciu z komiksem i ciekawymi faktami o tym Dino Rise. Czy to będzie stałym magazynem, wydaniem specjalnym stałego? Nie wiem, no w Lego to wygląda inaczej, mam nadzieję, że będzie, bo chciałbym oczywiście dostawać też więcej takich dinozaurów tutaj w tym temacie. Także osobiście trzymam mocno kciuki, a wy jak chcecie możecie nie tylko trzymać kciuki, nie tylko zasubskrybować mój kanał, ale i wyciąć sobie na tyle maskę i jeszcze kogoś przestraszyć, chociaż już mamy chwilę po Halloweenie. No ale wróćmy teraz do magazynu i dodatku przede wszystkim. No mamy tutaj, no to wygląda, wiecie, właśnie jak taki bursztyn, z którego się brało to dna dinozaurów i je się klonowało. Mamy drona, gdzie przede wszystkim każdy z tych śmigiełek, moi drodzy, się kręci, więc sobie nie myślcie, że to jest jakaś stała tutaj zabawka niedziałająca. Dodatkowo da się zrobić coś takiego, ale nie wiem, czy czemuś to służy. No mam taki pojemniczek na coś, ale tak w sensie jakbym to demontował, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że w zabawie, jak będę się bawił, to właśnie mogę to podnieść i coś tam jakby chować, właśnie chociażby, no tamto dna tego dinozaura właśnie w tym dronie chować i dostarczać dalej do jakiejś bazy gdzieś tam daleko, gdzie oni będą je klonować. No i mamy i naszego raptorka małego. Co prawda mam wrażenie, że on trochę się garbi, ale bierzcie pod uwagę, że możecie to w każdej sekundzie zmienić. Zrobiłem to specjalnie, żeby tak śmiesznie wyglądało na miniaturce. Z ruchomych elementów, jak widzicie, już oczywiście możecie się domyślić, mamy ruchomą głowę. O, pokazuję teraz zakres jej ruchów. Całkiem fajnie może działać, a później sobie połykać. Niestety łapki tutaj się nie ruszają, ale myślę, że są zbyt cienkie i chuderlawe, by w jakiś sposób się poruszały. No i jeszcze poruszają się niezależnie obydwie nóżki. Także jakieś fajne, fikcyjne pozycje. Fikcyjne, no to też fikcyjne, ale miałem powiedzieć bardziej fikuśne pozycje. Może on tutaj przyjąć. Jak widzicie, bardzo fajnie odwzorowane są te łapy, przynajmniej mi się bardzo podobają. Natomiast w łapach przednich nic on nie chyci, ale też co miałby chytać, że on swoje ofiary zjada. Ogon niestety w żaden sposób się nie rusza, ale może to i lepiej, bo faktycznie tutaj musiały być takie zginacze porobione, że trochę psułoby to całość wyglądu konstrukcji. Nie oszukujmy się, ale tutaj to ten dinozaur robi robotę największą i to on jest największą atrakcją tego magazynu, tej gazetki. Chociaż oczywiście dron również jest miłym dodatkiem, więc o nim nie zapominajmy. Całość dostaniecie już, moi drodzy, w kioskach. 20 zł bez grosza. No uważam, że oczywiście można by chcieć troszeczkę tego dodatku większego, ale uważam, że i tak nie jest źle, bo wiecie, no Playmobil też najtańszym klocem nie są, o czym też trzeba pamiętać. Dzięki, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. Zachęcam was do subskrybowania mojego kanału, by być na bieżąco nie tylko z Playmobilami, ale oczywiście też z innymi magazynami. A dzisiaj się z wami żegnam. Życząc wam miłego weekendu i o ile powitanie muszę nowe wymyślić, tak pożegnanie się nie zmienia, bo zawsze na końcu mówię bye!